Bardzo lubię ten moment, w którym obcuję z jakimś dziełem fabularnym i po skończonej scenie pojawia się u mnie myśl o, muszę się temu przyjrzeć bliżej. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na omówienie sceny ze skokiem ze spadochroną z filmu Kingsman Tajne Służby. Jakiś czas temu nadrobiłem dwie pierwsze części serii i mi się bardzo spodobały. Są to niezłe filmy rozrywkowe i do tego doceniam, jak twórcy operują tam technikami pisarskimi, chociażby strzelbami Czechowa. Moją szczególną uwagę zwróciła wcześniej wspomniana scena. Pomyślałem, że warto omówić ją na kanale. Mało które dzieło fabularne potrafi szybko podbić napięcie i wykreować realną groźbę śmierci dla postaci. Aczkolwiek, zacznijmy od kontekstu: film opowiada o Kingsmenach, czyli niezależnych superszpiegach udających krawców. W trakcie filmu Exit dołącza do grupy kadetów, która rywalizuje, zostanie jednym z najważniejszych agentów organizacji. Szkolenie jest jednak niebezpieczne i zaczyna się od podpisania własnego worka na zwłoki, aby uświadomić bohaterów ryzyka. Roxy uspokaja Eggsy'ego, że jest to tylko straszak. Przy okazji zostaje też pokazana Amelia, która pożycza mu długopis. W nocy dochodzi do pierwszego testu. Pokój kadetów zostaje zalany wodą, a ci muszą się z niego wydostać. Udaje im się to, ale Amelia w tej próbie ginie. Pamiętajcie, jeżeli w opowieści w niebezpiecznej sytuacji pojawia się miła podstać poboczna, to znaczy, że zaraz pożegna się z życiem. Ta scena ma o tyle duże znaczenie, że buduje w widzach i bohaterach przekonanie o realnej groźbie śmierci podczas szkolenia. Ten efekt podbija też wstęp, w którym umierają Kingsmeni. Przejdźmy teraz do sedna, czyli sceny skoku ze spadochronem. Podczas niej kadeci muszą otworzyć spadochron na wysokości poza zasięgiem radaru i wylądować w zaznaczonym kółku na ziemi. W samolocie z zadaniem stresuje się Roxy, ponieważ ma lęk wysokości i boi się wyskoczyć. X ją zachęca oraz zapewnia, że wszystko będzie dobrze. Dziewczynie ostatecznie się udaje, a kadeci zaczynają bawić się w trakcie skoku. W końcu zostało im jedynie poprawnie wylądować. No ale tutaj pojawia się technika na podbicie napięcia, o ile mi wiadomo, nie ma konkretnej nazwy. Przeprowadzający próbę Merlin informuje ich, że zadanie nie jest aż tak proste jak im się wydaje. Wyjawia im, że jedno z nich nie ma spadochronu i muszą wymyślić, co z tym zrobić. Czy jest to trochę taka odwrócona Deus Ex machina, która zamiast nagłego rozwiązania generuje problem? Trochę tak, ale trzyma się logiki filmu i szkolenia. Ten zabieg działa szczególnie dobrze, bo informacja o braku spadochronu zostaje ujawniona dopiero w momencie, z którego nie ma odwrotu. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zabicie Amelie, groźba zgonu wydaje się bardzo co prawdopodobne. Widzimy, jak poszczególni kadeci panikują lub wypracowują rozwiązanie, stając przed obliczem śmierci. Do tego dochodzi presja bardzo ograniczonego czasu. Na koniec, jedyna dwójka, która nie otworzyła spadochronu, to Exi i Roxy. Jak myślicie, kto w tej scenie zginie? Główny bohater, czy jego dobra koleżanka, która bała się skoczyć? Daję wam 3 sekundy na odpowiedź. Poprawna odpowiedź to... Nikt. Zarówno Egzy jak i Roxy lądują na wyznaczonym kole. Już na tym etapie sceny byłem zachwycony, ale twórcy dodali wisienkę na torcie. Egzy awanturuje się o to, że został on wybrany na ofiarę bez spadochronu. Merlin każe podejść mu bliżej, bo mówi, że takiego obelgi przyjmie jedynie na ucho. Gdy Egzy się do niego zbliża, odpala jego spadochron, którego rzekomo miało brakować. Ta scena jest też o tyle ciekawa, że operuje na strukturze trójaktowej i korzysta z dwóch kryzysów w ramach przejścia między aktami. Podczas pierwszego kryzysu Roxy boi się wyskoczyć i więc nie ma pewności czy da radę, natomiast zostaje szybko zażegnany. W ramach drugiego kryzysu, czyli w uświadomieniu sobie, że ktoś nie ma spadochronu, sytuacja jest już bardzo niebezpieczna i do ostatniego momentu nie mamy pewności, czy wszyscy przeżyją. Sytuacja udaje się opanować dopiero w ostatniej chwili. Trzeci akt to jest już rozwiązanie i rozluźnienie sytuacji. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie Kingsmanów. Jeżeli chcielibyście konkretny odcinek o budowaniu napięcia, to dajcie znać. Przypominam o możliwości wspierania kanału przez Supi, link jest w opisie. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub i życzę udanego dnia.